Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3. Zauważyłem, że tutaj Greyra tak już inaczej się ustawił i jestem ciekaw, czy to znaczy, że on chce ze mnie jakieś wieczne, żeby wrócić. Sorry za to, musiałem rozgrać mordę. Zauważyłem, że Greyra się tak jakby trochę modli i jestem ciekaw, czy to znaczy, że możemy go gdzieś wysłać, czy to jest totalnie bez znaczenia. Heavens, she was already dead. Okej, okay, mamy guess. Heavens. Aha, okej, okay, czyli to nic nie znaczy. Spoko. Jeszcze kurde dusze zostały. Oh, I would do anything. Be safe. 40 tysięcy dusz, to jest mega ryzykowne. Chodzi z taką ilością, ale... No, trzeba. Niestety. Będzie się pogodzić ze stratą ów dusz. Choć mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Będę mógł je normalnie wydać. Dobra, ogarnę już mniej więcej, gdzie jest ten typiarz. Z tym. Ten typiarz, który pomoże mi pozbyć się, czy Boże, pozbyć się, który właśnie odblokuje mi tę nową lokację. O! Kolejny typiarz! Ręczny topór. Siema. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. You've been dabbling in pyromancies, it seems. Well then, care to learn some pyromancies from this old man? Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. I ładnie, kolejny do kaplicy. Spoko. Tu jak spadnę, no to oczywiście się zabiję, więc tego nie chcę robić. Tutaj się cofam do miejsca. Okej, okay, czyli ognisko tak naprawdę, które pozwala mi tylko dojść tutaj, zabić typów i zdobyć nowego nauczyciela. Spoko. Tu jest przedmiot, kurde. Tarcza z desek. Okay, mogę tego chyba namierzyć. Pogadaj! Another Nana disappeared. The grand thing carries a cage. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Another Nazi. Aha. Dobra, to nie jest ten typ, do którego miałem zagadać. Klapka, jakiś typ z klapką. No, proszę. Tak blisko i tak daleko. Jednocześnie byłem w poprzednim odcinku. Mogę go namierzyć? Mogę, ale pewnie. Ale muszę to do niego. Muszę. Powinienem do niego zagadać. Co? O, kurde, prawie. Dobra, zagadniemy tam na dole. Obejrzyj. Mega stęgę. Jest przedmiot na dachu? O super, ty mnie gdzieś zrzucił.
my jesteśmy nieumarli, więc oczywiście mamy w dupie takie obrażenia. No, chociaż trochę krwi się nam ulało. Co, nasze plecki są zakrwawione. A nie, wróć, dobra, to nie krew, to po prostu materiał. No dobra. Chyba, z którym muszę zagadać. Mamy tarczę Boga Wojny. Drewniana tarcza z metalowymi wzmocnieniami, największa spośród uznawanych za średnie z drewnianych tarcz. Dziwaczny malunek na jej powierzchni przedstawia szalonego boga czczonego w niektórych zapomnianych regionach jako patrona wojny i umiejętność znajomość oręża, to już znamy. Co jest tutaj? Ołtarz ofiarny. O, sporo tych kości. Fajny miecz. Co, mordo? Powiesz? Ej! Ty! To nie jest? On ma chyba ten sam model postaci jak ja mam. Well, what's up? This pit is for hollows. Not for the likes of you, sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Yes, yes, then we are just fine. It's important to know who you are. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Beware, the shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. Kopiący kurhany, mamy przymierze. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. You'll go mad one day, but not today. Take my advice. Use this bone and leave this place. Oh, dzięki. This pit is for hollows and for the occasional madman fond of piling up victims. You've better things to do, I'd hope. This pit is for hollows and you... Weź powtarza. Zobaczmy jeszcze ten ołtarz. Ofiary kajdane z kręgosłupa. Okej, dobra, jeszcze nie. Ale dobra, mamy pierwszy ołtarz, przy którym możemy pogłębić przynależność do przymierza. To mi się podoba. To jest strasznie duża arena. Ciekawe, gdzie to się znajduje, nie? Wygląda to jest tak arena walki z bossem na przykład, nie? A tutaj po prostu mamy tylko typa. Tylko tu nie ma ogniska, czyli rozumiem, że będę musiał cały czas iść. Czy iść cały czas tutaj łazić do tego typa z klatką, żeby pogłębiać tę wiarę. Mam nadzieję, że jakieś ognisko się tu pojawi. Okej, okay, zobaczmy. To też wygląda jak kręgosłup. Dołącz do przymierza kopiących kurhany. Zniekształcone kajdany z kręgosłupa, odkryte przez szaleńca, mają wyryty w sobie dziwny symbol, dowód na istnienie włoskich kajdan. Wyposaż się w nie, by zadeklarować przynależność do przymierza kopiących kurhany. Jego członkowie pragną tylko powiększać kurhany, stając się z szalonymi duchami bez względu na to, czy zostają przyzwani w celu kooperacji, czy też jako najeźdźcy. Okej, okay, ale rozumiem, jestem szalonym duchem, to jak ktoś mi przyzwie do koopa, to mogę mu pomóc? Czy mogę mu pomóc, ale jakby mam włączone Friendly Fire? Nie wiem. Zobaczymy. No dobra, w takim razie w tym, nie odcinku, tylko w tym miejscu to będzie tyle. Do ognicha ostatniego spoczynku lecimy. No skoro już to mamy ogarnięte, no to myślę, możemy zająć się jeszcze tym bossem, którego odkryłem w poprzednim materiale. Ale no, sporo będę miał do wycięcia. Bym się na szybko przeniósł. Poszedłbym sobie na szybcika do tego. Chyba tak skupiłem na tym szczytu. Ja sobie na szybko poszedł, jeszcze to ciało odczalił. Dobra, weź mnie, zostaw.
Zrobiłem porze mięsa. Unik! Unik! Szybko, 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 pokrywa. Halo, gdzie trup? I ten. O, bez jaj! Kolejna maczeta, myślę, że kilometr biorę. Dobra, spróbujmy to zastrzelić w takim razie. Przejść trochę wyżej. No XD. Dobra, nie będę tam teraz leciał specjalnie po to. Trudno, innym razem to zgarnę. Bo jeszcze chciał pogadać z tym właśnie naszym piromantą, ale to oczywiście dopiero gdy jest w kaplicy. Dobra. W sumie okej, może być to co mam. Nie, bo tędy nie. No dobra, w sumie tędy też dojdę, tylko tak jakby naokoło. Byłem po prostu tak bardziej bezpośrednio, ale też jest większa szansa, że mnie zabiją po drodze, więc dobra. Idźmy tędy. De facto tak jak gra by chciała, żeby tak poszli. No bo tu jestem chroniony od tych strzał dzikim przymierzchu tym gigantem. Tu są bardzo ładnie maszkowani. No niestety nie tym razem. Szkoda. A ty, a propos, właśnie jeszcze jego broń wydropiliśmy wcześniej. Sprawdźmy. Tutaj, harpę. Nie mam czy... nie. Mam? No mam wszystko, dobra. Czyli po prostu broń jest mega słaba. To jedno z narzędzi z osady nieumarłych, którego się powaty kształt ułatwia mieszkańcom ćwiartowanie ciał. Tnący brzeg znajduje się, się wewnątrz, a ponieważ został stworzony do rżnięcia i szarpania, łatwo zadawać im obrażenia posiadającym osłony wrogom. I szybki odskok to już znamy. Dobra. To idziemy w takim razie tutaj. Zobaczmy. Co mnie tu czeka? No, powiem wam tak, ze wszystkiego, co może tu być bossem, na bank będzie nim to coś. Bo jest takie trochę zbyt wyraźne na tle tego drzewa. Muszę pamiętać, żebym... najpierw oczywiście zajmiemy się... to się rusza. To jest boss. Jak nic, to jest boss. Toczymy przez kąt te cztery, zajebiście. Czekaj, ale chodzi o kląt tego marłych, czy jak? Po kolei. Słaby jest chyba bez niego. O! Okej, nic nie zbiję.
bo nie żartuję, że będzie tak spełnił tych wywiadów. Aha, tak, będzie spełnił, świetnie. Jaja robicie! Przeżyłem! Przeżyłem! A i dlatego taka arena! Okej. Okay. Co jest? Kurwa, w tym jest człowiek? Skąd ta łapa? A nie, idź tam w chuj! Spaliłem sobie broń. Nie mogę. A tak, to już była specjalna firma z O nie! Oj, zaboli. Jaki fuks, że nie wiem tego. Nie. Z siemi plecą nie trzeba.
Jest! Za pierwszym razem! Pies transpozycyjny, nice! Poglądaj toczonego przez kątem drzewca. Żar przewrócony, elo. I dusza zepsutego drzewa, nice! No i tu jest ten gościu oczywiście, który teraz padł. Ale właśnie jak pokonamy dwóch władców pogorzelisk, to on powinien wrócić do żywych, że tak powiem. No i super, dobra, będzie mnie stać na punkcie umiejętności, bo sobie wydamy to od razu. W tym oczywiście. W kaplicy. Ale od razu lecimy oddać ten piecyk. Zobaczymy, co możemy wyciągnąć z tych dwóch dusz. Bossów, które mamy. Jeszcze tę jedną muszę wyciągnąć. Czekaj, skrzynka. Czekaj. Dobra, to jest beznadziejne, więc zaraz to schować. Mam lepsze, więc też schować. Jakiś tam broń może zostać. To sprawdźmy jeszcze. Kolczasta buława. Standardowa broń ewangelistek katedry głębi. Mentorek mieszkańców osady. Jej. Długie, ostre kolce powodują silny ból i krwotoki. I umiejętność łódzka z obrotu. Tłuczesz wrogów zamaszczystym, wirującym ruchem, a powstały pęd wykorzystujesz do silnego walnięcia z góry. Szczerze, wytestowałbym to, jak to wygląda. Dobra, nikt tutaj nie jest w pobliżu. Dobra, sprawdźmy to. Żeby bali się tym. Tak samo jak tą buławą. Dobra. Aj. To chciałem użyć. Okej, czyli mogę zakręcić się, a potem od razu przejść do ataku. Spoko. Ale nie. Buławie podziękuję. Stanę przy irytylskim prostym mieczu. Wracamy do broni i buławie dziękujemy. Na palce sobie też podziękujemy. No sobie zostawił jeszcze tylko ten na przykład bicz, bo lubię strasznie takie bicze, więc bym sobie przetestował, jak to działa. Te dwa zostają. Chociaż w sumie płomień może wrócić. Nie wiem, czy ja go schowałem. Nie wyużywa to z piromancji za bardzo, ale mamy w sumie nowego nauczyciela piromancji, czy po prostu nauczyciela piromancji, więc może coś fajnego będzie tam miał. Dobra, to out, to zostaje. A co jest tutaj? Prowizoryczna zbita z drewnianych desek tarcza zapewnia minimalną obronę, a w dodatku za cenę najgorszego upokorzenia. I nie z gorszego. Umiejętność uderzenie tarczą. Skuteczna niezależnie od tego, w której ręce trzyma tarczę. Zasłaniasz się, rzucając się naprzód, odpychając przeciwnika lub wytracając go z rąbami. Okej. Tutaj nakrycie głowy misjonarki. Okej, to jest to samo co przy rękawiczkach, więc... Zostaje. Kurde, cztery takie rękawiczki mam łącznie. Trzy idą na sprzedaż. Dobra, stąd wyciągamy... Blady język, tego duszę Worfa. Reszta zostaje. Dobra. Zobaczmy jeszcze teraz te przedmioty. Tak, na start. Dusza zepsutego drzewa. Dusza toczonego przez klątwę drzewca. Od czasu założenia osady nieumarłych stale przenikają do niej rozmaite klątwy. Najgorsze z nich zostały zamknięte w drzewie dusz. Ostatecznie jednak nie zniosło ono ich brzemienia. Okej. I w kluczach przynajmniej był ten piec transpozycyjny. Uczyń transpozycję dusz możliwą. Stary piec transpozycyjny z Korlandu, stworzony z poszywanej skóry kryształowego jaszczura. Daj Rudlefowi, władcy pogorzelisk, by przeprowadzić transpozycję z użyciem dusz. Piec ten jest w stanie przekształcić spaczone dusze, wykorzystując ich skoncentrowaną esencję. Ci, którzy nie umieją odpowiednio z niego korzystać, uważają go za przedmiot zakazany. I to wygląda, kurde, jak mini, kurde, ta osobliwość. Będzie to zasysanie, tak to wygląda. Dobra. Czołem. Mam piecyk. Fret not, fret for... Dobra, daj piec. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing
the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferred to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast-fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Knowest thou of... To się powtarza? Zobaczmy. Transpozycja. O, tutaj coś za darmo mamy. Ciekawe. Dusza demona. Okej, czyli mamy dwie opcje, widzę. Jedna jest za darmo, a druga jest... Druga mnie kosztuje duszę. Zobaczmy. Miecz pogromcy pustych. Tutaj. Wielki miecz, którego całe życie używał zamaskowany rycerz, stał się domem dla grozy, która czeka w umysłach pustych i jest przeciw nim wyjątkowo skuteczny. Dawno temu powierzono go rycerzowi Mirry. Trzymanie go oburącz pozwala wykorzystywać specjalne techniki szermierki. I umiejętność gotowość po przyjęciu postawy możesz przełamywać osłony celu pod spodem zwykłych... A dobra, to już mamy. Wielki topór demona. Tego jeszcze nie mogę zrobić, więc na razie nie czytamy. Wielki młot Worta. Przepatrywacza rycerzy mroźnej doliny. Broń powoduje odmrożenia. Akumuluje zimno w ciele, powodując obniżające zdrowie, zmniejszające pochłanianie obrażeń i obniżające regenerację energii odmrożenia. Aha, czyli zadaje to obrażenia trochę, powoli je obniża i obniża, w sensie estusy nie leczą, czy estusy, w ogóle leczenie jest skuteczne. Spoko. I wytrwałość. Bierz broń w ziemię, tymczasem skończył równowagę, redukuje to też obrażenia. Okej. Okay. No tej broni nie mogę na razie wykorzystywać. Włócznia Arstora. Jedna z klątw, które toczyły trzewia wielkiego drzewca, a jednocześnie jest straszliwa broń, którą upodobał sobie hrabia Arstor Palownik. Włócznia jest spowita przegniłym, mocno trującym mięsem. Odnawia punkty życia po pokonaniu wroga! Lubię to! I łamacz tarcz, to znamy. Pięść demona, nie mamy duszy demona, ale mamy też lewe oko pontyfika. Jeden z rozdawanych rycerzom przez pontyfika Salivana pierścieni. Odnawia punkty życia wraz z każdym kolejnym atakiem. Też fajne. Wpatrujący się w te czarną kulę rycerzy wciąga wir śmiertelnej walki i przemieniają się w oszalałe bestie. Nic dziwnego, że pontyfik przydziela te pierścienie tylko oddziałom wyruszającym na obce ziemię. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, dajcie mi chwilę, muszę coś sprawdzić. Czy ja mogę już teraz rozmnożyć te dusze? Bo jeśli tak, to z chęcią od razu bym zgarnął obie te rzeczy. Dla każdej duszy. Tak więc chwilę. Dobra, udało się, mam po dwie. Dobra, zobaczmy teraz, czy on powie coś nowego. You haven't given up yet. Then you're a brasher lad than I thought. You can make better use of this. I don't need it. Not now I've flown the coop. The undead legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Gaining admission to the Okej, okay, czyli chyba stróż otchłani to będzie pierwszy władca pogorzelic, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć.
jeśli dobrze rozumiem, co on powiedział. Ale zobaczymy w sumie, bo też tak strzelam. Tak na razie to chyba wszystko idzie do tego, że idziemy ku katedrze głębin, ale zobaczymy, może trafimy też do całej twierdzy Farona. Aha, so. O, czekaj. Now. Aha, that return, so. Happened upon. Dobra, to nie jest aż tak istotne. I okej. Dusza zepsutego drzewa, jak widzicie, no. Rozłożenie działa, tylko nie działa tak, jakbym chciał, bo nie działa pojedynczo, tylko od razu ustala maksymalne wartości. No ale przynajmniej będę mógł tę duszę pochłonąć. Tyle dobrego. Dobrze. Zabieramy. No i mamy. Treat the firekeeper not with discourtesy. She is much like thee. To już mówił. Okej. Okay. No to co? Ode mnie to będzie w takim razie tyle. Przecież w sumie. Czekaj, ile czemu tego nie mogę? A, nie mam siły. 7 punktów mi brakuje. A zobaczmy. Ucznie. Miecz, to miecz za chwilę. No wygląda intrygująco. Okej, tak jak zwykle z ucznią, ale co jest też fajne w uczni, mogę kryć się za tarczą i atakować. Ma też swoje minusy oczywiście. No ale niestety nie zawsze, z tym nie da się walczyć. Miecz mamy taki. Okej, duży miecz, wielki miecz po prostu. Kurde, co to jest za broń? Co to jest za set? Nieźle. I oburącz. O, takie ciśnięcie? Myślałem, że taki zamach mocny. Mogę chwilić oburącz. A, i przez to nie, i chyba nie będę... Czy nie będę, czy...? Nie, no mogę chwycić. A, dobra, nie, mogę chwycić, tylko pewnie nie biję takich obrażeń. Dobra, ale faktycznie, do niego to była taka pałka po prostu. Dla nas to jest taki bity młot. Zobaczmy te umiejętności jeszcze. A, tak po prostu. Okej. Okay. Nie wiem czemu, ale sądziłem, że to mi trochę więcej da. Dobra, no to w takim razie myślę, że możemy... Chyba możemy trochę z tej włóczni pokorzystać. No, naprawdę podoba mi się fakt tego zyskiwania zdrowia. I jeden z pierścieni też możemy... O właśnie! Tylko, że nie używam póki co piromancji, to zmieńmy sobie to na lewe oko pontyfika. Potem ewentualnie ten pierścień życia zamienimy. I jeszcze chcę znaleźć tego nauczyciela. I sobie z nim zagadać. Gdzie on może być? O, no proszę. To mi pomowa. Siema. Ah, there you are, unkindled one. I wish to express my gratitude for trusting a lowly pyromancer and allowing me to gaze upon this majestic flame. As promised, I will impart pyromancies to you. Dobra. O, wzmocnij poziom piromancji! Za odłamki tytanitu! Okej, okay. Z chęcią to zrobię. A najpierw pogadajmy. To learn pyromancies, you must vow to become my pupil. I know, but such is the way of the world. Respect your elders and so on. And pyromancy, of course, is no exception. Oh, we'll need a pyromancy tome to learn more advanced pyromancies. Though unorthodox, that would be the most expedient way to make progress. If this were the Great Swamp and you had the luxury of time, we could have trained you the hard way. To learn pyromancies, I... To się powtarza. Naucz się piromancji. Kula ognia, to już chyba mam. Tak, posiadam na jeden, więc z tego nie bierzemy. Ognisty podmuch. Wielki zapłon.
fala potu. To jest na start. Oczywiście jak będziemy mieli kolejne piromancje, no to z chęcią je wykupię. Ale zobaczymy jeszcze, co tam znajdziemy, bo oczywiście potrzebujemy kolejnej księgi dla niego. Tak samo jak dla Iryny, żeby uczyć się kolejnych zaklęć. Zobaczmy, ognisty podmuch. Piromancja Kornyxa z Wielkiego Bagna, czyli właśnie tego ziomka, emituje ciągły strumień ognia. Kornyx to starodawny piromanta dawnej szkoły, któremu przypisuje się restaurację wielu zaginionych w pomrokach dziejów zaklęć, z których to konkretnie jest obecnie najpopularniejszy. Wielki zapłon. Usprawniona wersja piromanckiego zapłonu tworzy w dłoni olbrzymi i potężny płomień. To równie silne, co proste w użyciu zaklęcie. Paranie się piromancją wiąże się z nieuchronnym strachem i poczuciem utraty, których natężenie zależy tylko od siły, wiary i inteligencji ognistego maga. No, te są piromancje dość proste, więc wymagają niewielkich, więc mogę ich używać póki co. Ale pewno też znajdziemy takie piromancje mega zaawansowane, jak piromancja, którą odblokowałem na konsoli w dwójce, a na mojej serii niestety nie udało mi się jej odblokować, bo tam wymagało jakiegoś to specyficznego podejścia. Piromancja ta nazywała się Zakazane Słońce Aldi. To w każdej grze nazywa się inaczej, ale w każdej części nazywa się inaczej, ale wygląda tak samo. Po prostu skupiamy się i wykurwiamy takie wielkie po prostu te... Bo to było słońce? Dobra, nieważne. Taką wielką kulę ognia, która jak trafi, to rozpada się na mniejsze kule ognia i te kule, jak spadą na ziemię, to tworzą przez chwilę takie płonące te plamki. Zajebista piromancja, ale niestety bardzo droga w użyciu. Tak, bynajmniej w energii, ale drobnym minusem jest jej niestety fakt, że w dwójce, gdzie oczywiście jest licznik, zakręć tak samo jak w jedynce, bo w jedynce jest to trochę spieprzone, to w dwójce możemy użyć tego maksymalnie 3 razy. Więc naprawdę trzeba mieć fuksa, żeby w to trafić, żeby ten trafić. I fala potu. Niepowtarzalna piromancja z Wielkiego Bagna powiązana z rodem Karmina. Potoki potu zwiększają absorpcję obrażeń od ognia. To istotna jednocząca ciało z płomieniem piromancja, która zapewne stanowiła podwaliny dla wielu późniejszych formuł. Okej. Do not be gone for long. What is a teacher without a pupil? No, dobre pytanie. Dobra, zagadajmy jeszcze do Greyrata, może on coś powie nowego. Ah, there you are. I was thinking. You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, what do you say? Jasne, spoko, plądry. Thank you. You will not be disappointed. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Ciekawe, czy Greyrat nie jest jakimś nawiązaniem do Garetta z serii właśnie Thief. Bo Garrett był tam znany jako arcymistrz złodziejstwa. Ciekawe właśnie, czy Greyrat nie jest nawiązaniem do tej właśnie postaci. Dobra, nóż bandyty, tego jeszcze nie mam. Miecz mam, miecz półtoręczny nie mam, buławy nie mam, włóczni też nie mam, kurze mam, buklerze nie mam, okrągła tarcza z poroża nie mam, okrągłą tarczę zabieram teraz, trójkątna tarcza mam, ale nie taką, więc to sobie kupimy. Maska złodzieja, okej, i taki set utwardzonej skóry możemy też wziąć. Też. Pewnie się potem odblokuje reszta. 24 tysiące. To jeszcze kupimy sobie te ogniste strzały. No i pięknie. No i jeszcze jedną zwykłą. No i dobra. Goodbye. I will leave for some time. So long for now. Do stay safe, you hear? All my efforts will have been for naught.
No, mi tam raczej nic nie grozi. Dobra, czyli... Zobaczmy, czy może czy opiekunka kapliczki ma coś nowego. Że po prostu chyba nie ma, że nie ma. Jej dałem tylko jedne popioły i dała mi niewiele. No ale nie. Wszystko tutaj ma. Jeszcze jest to. Jest drewniana strzału, nie, ale tego nie zamierzam kupować. Tutaj jeszcze chcę tą wieżę sprawdzić, ale to myślę dopiero w kolejnym odcinku. Już mamy klucz, no to warto by to sprawdzić. A jestem trochę ciekaw, co tam się znajduje. Tak więc póki co, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3. Cześć!